Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z This War of Mine. I... mamy dzień 29, czyli dzień, w którym na pewno by trzeba było coś zjeść wszystkimi naszymi osobami. Tylko że tak, Kristo jeszcze jest głodny, bo to zaraz zaczynam kolejny odcinek po poprzednim. 20 porcji jedzenia mamy zrobione, żeby było już tak jakby na zaś. Więc oczywiście Katią sobie zjedziemy na dół, żeby się przespać. I Kristo jeszcze trzeba będzie zjeść. Wszystko z Iskrą spoko. Tak, Iskra jest tylko i wyłącznie głodna. Temperaturę mamy w pożądalu. Jeżeli chodzi o temperaturę, to temperatura jest w porządku. I nie pozostaje nam nic innego, jak tak naprawdę czekać na koniec wojny, tak mi się wydaje. Się czuję, ale mam nadzieję, że to nic poważnego. Oczywiście mam nadzieję, że to też nie jest nic poważnego. Kristo jest wyspany, jednak jest lekko chory. Ja tutaj go próbuję cały czas gdzieś... Przepraszam. Muszę jeszcze sobie kliknąć coś. Ups. Mam nadzieję, że on wyzdrowieje mi tutaj, jak będziemy go zostawiali gdzieś na noc w łóżku. Swoją drogą jeszcze możemy Borysem sobie... A nie, teraz już nie możemy skorzystać, patrzcie. Źle trochę zrobiłem, z tego względu, że w tym momencie nie jestem w stanie rozpuścić śniegu na kuchence. I musiałbym wybudować kolejną kuchenkę, bo dopóki nie zjemy tego, co tam jest, to niestety nie jesteśmy w stanie nic stworzyć na kuchence. A mamy możliwość stworzenia innej kuchenki? Mamy! Mamy możliwość stworzenia kuchenki, ale na razie nam to jest niepotrzebne. Opał możemy tworzyć chyba w bimbrowni albo w tym destylatorze czystego alkoholu. I tyle. Jeżeli chodzi o ten dzień, to tyle. Poszedłbym na posterunek wojska, ale wolę nie. A przy okazji nie możemy. Przy okazji nie możemy, bo nie można tam dotrzeć z powodu śniegu. Moglibyśmy ograbić również garaż, jednak no... Ej, poszedłbym chętnie do domu publicznego. No, oczywiście nie bierzcie tego do siebie, prawda? Chętnie tutaj poszedł do domu publicznego. Ty czuwaj. Pójdę Katią. Wiecie? Pójdę Katią. Kristo zostawimy, żeby spał z dzieckiem. Borysa zostawimy tylko na straży. Katię weźmiemy z kolei i spróbujemy coś w domu publicznym pohandlować. Mi się wydaje, że moglibyśmy wziąć coś, co mogłoby zainteresować tych brzydali. Na przykład... Ej, 46 wody tylko nam zostało. No tak, bo zrobiliśmy bardzo dużo jedzenia. Na przykład trochę leków. Myślę, że taki jeden lek tego typu, dwa leki tego typu. Myślę, że mogą ich zainteresować, co? Oj, kurczę, patrzcie. Wyszedłem, przepraszam. Dobra, szukaj zapasów. Być może Katia przy okazji jest też szybka, a może się uda nam tam zakraść i coś ukraść bandytom. Myślę, że nie mieliby nic przeciwko oczywiście nasi podopieczni, jakbyśmy... Co tutaj jest? Jakbyśmy coś im zabrali. No, dwa razy drewno. To nic takiego. Hello. Mam coś do sprzedania. Co to za hałas? No, to ja. Dobra, co byś chciał? Na przykład, co za to chcesz? No, chciałbym... Co masz do zaoferowania może, ziomuś? Nie masz nic ciekawego, powiem ci szczerze. Naprawdę nie masz nic ciekawego. Choćbym chciał, powiem ci, że nie masz nic ciekawego, co mogło mnie zainteresować. Dobra, wiesz co? Ja ci dam tylko to jedno. Okay, niech będzie. Zobaczymy, czy uda nam się w ogóle tam wejść. Może by nam się udało, kurczę. Ciekawe, czy oni by mnie atakowali. Jakby mnie zauważyli. W końcu jest to, kurczę, kobietą, no bez przesady. O, proszę. To nie jest do końca kradzież. Mamy możliwość tutaj wzięcia trochę rzeczy. Z tego, co się jeszcze orientuję, to w tym domu publicznym przetrzymywane są kobiety na samym dole, oczywiście dla niecnych celów. Zostawmy to, zostawmy trochę tego. Zostawmy też drewno, łuski. To też w jednym miejscu. Się zastanawiam, czy nie mogę sobie skoczyć tutaj. O, ktoś chyba zauważył, że tutaj coś hałasuje. To jest chyba z kolei z drugiej strony zamknięte. Wiecie co, ja stąd zejdę, bo jak ktoś mnie zauważy stamtąd, to będzie lipa. Pójdę sobie na górę. Kurde, kraty, no. O kurczę, przydałaby się piła, to niewątpliwie. Tu mam lodówkę. Z drugiej strony, no nie wierzę. Dobra, piłę bierzemy następnej nocy. I wbijamy tutaj do nich. Uuu. To mi się podoba, zaczyna coś się dziać, co? Zaczyna coś... Nie! Czy nie mogę się tutaj... Zaczyna coś się dziać. To mi się podoba, dobra. A nie da rady tych drzwi w ogóle jakoś tam... otworzyć? Kurczę... Chyba nie. Dobra, spadamy stąd. Spadamy stąd, jest dzień 30. Zjedliśmy ostatnio, mamy tego jedzenia w bród. Mam nadzieję, że starczy do końca wojny. Już w radiu mówią o tym, że mają podpisać jakiś traktat o ugodzie. Więc myślę, że damy radę przetrzymać do końca wojny. No ja mówię, gdzieś tak 30-40 któryś dzień. Wojna się kończyła. Tym bardziej, że mrozy tutaj są. O, bałwanek. I w nocy się poszczęściło. No czy ja wiem, czy się poszczęściło. O, nikt nas nie zaatakował. Jest... Katia jest bardzo... Czy ja nie zauważyłem, że Katia jest zmęczona, jak szedłem nią zwiedzać? Okej, no to w takim razie... Co mam? Bio. Boris zrobił to dla... Ty jesteś dalej lekko chory. Przytulisz mnie? Boję się. No jasne, że tak, patrz tutaj. Iskra jest głodna. Może byśmy zjedli Iskrę tego dnia, co? Kurczę, jest bardzo zmęczona. Szlak. Dobra, 15 stopni jest, więc nie jest źle. Dokąd idziesz? Aha, jeszcze nie skończyli rozmowy, no ale trudno. Zjemy sobie, kurczę, konserwę, co? A Borysem z kolei odpoczniemy, bo on stał tutaj na straży. Ale to dziwne, bardzo dziwne, bo... nie zwróciłem na to uwagi, że Katia w takim razie... nie odpoczęła, co? To w takim razie zróbmy sobie, żeby móc roztapiać śnieg... Zróbmy sobie kuchenkę. Chociaż może nam powinno starczyć. Później filtrami się będziemy tam jakoś posługiwać. Syta i bawi się. Dobra, czyli mamy 31, 32, 33 dnia jemy. O! Spadła nam temperatura. Wolałbym tutaj nie doprowadzić do tego, żeby ktokolwiek bardziej się rozchorował. Okej, wiecie co? Ja bym do koniec dnia... Chociaż... Czy ktoś nie przyszedł pod nasze drzwi? Chyba nie. Opału jest dość. No właśnie, 6 opału i więcej dać nie mogę. Dobra, Katia wypoczęła. Zadowolona i głodna. Teraz tak, ty czuwasz. Ty śpisz z dzieckiem. Ty śpisz, a ty... szukasz zapasów, kochana. Idziemy do domu publicznego. Katią idziemy do domu publicznego. To źle brzmi. Nie odbierzcie tego tak, oczywiście. Zdeterminowany ojciec, lekko chory, będzie spał z dzieckiem. Mam nadzieję, że nie zarazi. I nikt nie jest tutaj zmęczony. Katia spała cały dzień, więc się wypoczęła po prostu. Przygotujmy się, oczywiście. Weźmy sobie łom, weźmy sobie piłę. I mam nadzieję, że nam się uda coś tam zabrać im. Bo jak zauważyliście, nikt nie posmutniał z tego, że wkradliśmy się do nich i im coś zabraliśmy. I po drugie, nie było takiej ikonki, która oznaczałaby kradzież. Czyli takiej rączki z taką biżuterią. Tylko po prostu zwykła łapka. Okej, widzę, że tutaj nie są uczęszczane te miejsca, co? O, ktoś otworzył lodówkę. Ale zaraz, te drzwi są zabarykadowane w ogóle. Kurczę, nie mogę tutaj piłować z tego względu, że ten gość tam stoi. No idźże stąd. Dobra. Dobrze, że mam piłę. No, nie jest ona taka głośna, nie? Jak na przykład łom. Czy łopata. Przedmiot się zepsuł. Tutaj moglibyśmy się schować, jeżeli by ktoś nam oczywiście... Jeżeli by ktoś się nami zainteresował, że tutaj w ogóle przyszliśmy. Okej. Sprawdźmy. O! 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 Nie wierzę. Nie wierzę. Jak on mnie zauważył? Czy może mi ktoś powiedzieć, jak on mnie zauważył? Jak? Niemożliwe. Boże, jakie szczęście, że w ogóle... On jej nie zabił. O, szlak, Katia. Dobra, Katią się musimy zająć. Ranna i zmęczona. Dobra, nie ma co w ogóle się tutaj cackać z tym. Oczywiście zjemy sobie. Szlak. Nie ma co się z tym cackać, bierzemy... Jesteśmy na opatrunku. Opatrunek, kurde, 5 mamy ich tylko. Lepiej w ogóle tutaj... nie przesadzać z kolejną wyprawą Katią, oczywiście. Katia na dół. Ale dostaliśmy po dupie, za przeproszeniem. Nie mamy czym palić! Naprawdę? Zróbmy trochę opału. Aha, dobra, no właśnie, jak się zdziwię, dlaczego tutaj tyle mi drobiazgów potrzeba, żeby zrobić opał. No, zróbmy sobie trochę tego opału, tylko po to, żeby tutaj... głodny, zmęczony... Weźmiemy sobie Kristo na leki, co? Weźmiemy sobie Kristo na leki. Iskra nie jest głodna, będzie głodna 32-33, można ją nakarmić. Borysa weźmiemy tutaj, żeby podłożył coś jeszcze na opał. Dobra. Ty sobie tutaj, jakbyś mogła, to zbierz. Jedzonko, ale daliśmy ciała. Strasznie. Dobra, mamy dużo tych ziołowych lekarstw. Nie. Mamy dużo tych ziołowych lekarstw, więc myślę, że możemy sobie wziąć Kristo, bo widzę, że mu nie przechodzi niestety, no. Na pewno nie sprzyja temu pogoda i zima, żeby wyzdrowieć, prawda? Mamy 10. dzień, którego nikt nie przyszedł tutaj. Więc na spokojnie. Nie brałbym raczej chyba Borysa na tą wyprawę, bo goście są naprawdę uzbrojeni. Trzeba się tam przekradać, tak żeby nas nikt nie zauważył. Ranna opatrzona dochodzi do siebie. Okej. Okay. Zjedzmy sobie coś jeszcze. Super. I zakończmy dzień. Mam nadzieję, że tak. Katia jest ranna, ale jest opatrzona, więc zostawmy ją. Borysa zostawmy na czuwaniu. W takim razie co? Kristo bierzemy? Szukaj zapasów. No jest na lekach. Mam nadzieję, że się nie rozchoruje bardziej, ale na wszelki wypadek mamy lepsze leki. Przygotujmy się do tego zwiedzania. Myślę, że kurczę, no mamy 2 razy amunicję, pistolet. Czy nam jest pistolet potrzebny? Raczej nie. Ale wziąłbym nóż i kamizelkę. Na wszelki wypadek weźmiemy kamizelkę z tego względu, że oczywiście wtedy jakby nas ktoś zaatakował, to będziemy dostawać mniejsze obrażenia. Szkoda, że nie mamy hełmu. Nie wiem, czy ja gdzieś hełm widziałem w ogóle zepsuty, czy coś takiego. Żeby w ogóle zrobić hełm, to trzeba mieć zepsuty hełm. Ja się też zastanawiam, czy jak w tym momencie tutaj do nich przyjdę, znaczy, czy jak ktokolwiek mnie w tym momencie będzie widział, to mnie zacznie od razu atakować, czy mnie będzie wypraszał. Czy oni mnie rozpoznają jako człowieka, który już tutaj był? Kurde, gość w tej lodówce jest cały czas. Być może ten poszedł i komuś po prostu nakablował. Jedź na dół. Dobra, super. O, God. To naprawdę cholernie się tutaj kryć za tym wszystkim. Okej. Okay. Dobra. O, nie, 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 nie. No szlak trafił. Nie próbuj tego ponownie. Znowu ten gość w tej białej koszulce. Irytuje mnie on. Jakbym się schował, to mógłbym może go gdzieś tam zadziapać, co wy na to. Przy okazji, jakby nic nam się nie udało wziąć, to weźmy sobie to, co jest tutaj, co? Nigdy nie będziemy przynajmniej z gołymi rękoma wracać do domu. Ktoś tu przyszedł. Nie, dobra. Wszyscy schodzą na dół. Kurde, takie średnie miejsce, bo tutaj jakaś dziewczyna stała na dole. O, im dłużej patrzę, tym bardziej rozszerza mi się pole widzenia. Kurde, te schody są naprawdę irytujące. Dobra, warto było zamykać ze sobą drzwi. To na pewno. Dobra, tutaj jest jakaś kradzież. Możliwa. Tu nic nie ma, więc zamknijmy to. Może kraść na razie nie będziemy, co? Co my tutaj mamy? Mam nadzieję, że na tych lekach, kurde, wyzdrowieje. Mimo tego, że jesteśmy na wyprawie. Te łuski nam są tak średnio potrzebne, weźmy lepiej opał. Aha. Ktoś zauważył, że chyba otworzyłem drzwi i będzie chciał je zamknąć. O! Amunicja. To akurat się bardziej przyda faktycznie. Nie powinien nas nikt zauważyć tutaj na górze. Tutaj nic więcej. Naprawdę sporo rzeczy tutaj jest. Dobrze, że zamykają te drzwi. Jak zauważam, że są jakieś drzwi otwarte, które nie powinny być otwarte, to je zamykają. I dzięki temu czasami jestem naprawdę uratowany. Dobra, kurczę. Spadam! Co to za puknięcie? Kurczę, zawsze zapominam. Miałem odpalony stoper w przeglądarce. Jak przeglądarkę mam odpaloną, to mi się wtyczka... Jak mi się film opublikuje na kanale, to mi wtyczka plumka. Dobra, Kristo wrócił. Mam nadzieję, że wyzdrowiał przy okazji na tych lekach, bo mogą one pomóc, ale nie muszą. Więc to trzeba brać pod uwagę. Dzień 32. Zastanawiam się, czy nie stworzyć jeszcze jednego łóżka. Ty za dnia kłaść wszystkich spać. Głodny, zmęczony. 32 dzień. Lekko ranna dochodzi do siebie. Czyli widzicie? Tutaj bio nam się pokazało, ale jednak to nie to. Kristo w takim razie. Niech oni idą wszyscy wypocząć. Pyk. A, przy okazji napalmy trochę w piecu. Nie mamy czym palić. Dobra, w takim razie stwórzmy coś, by móc palić. Nie tym, tylko drewnem. 10 takich myślę, żeby wystarczyło. I przy okazji stwórzmy sobie może, kurczę, kolejne łóżko. I wtedy za dnia, jak nie mamy co robić, to przynajmniej sobie odpoczniemy. Dobra, i stwórzmy to łóżko gdzieś tutaj na dole. O, niech będzie tutaj. Dobra, mamy 12 stopni. Zaraz sobie może jeszcze podłożymy jedną jakąś czapę drewna. O! Jest jedzonko do zebrania. Boris strasznie długo robi to drewno. Ten opał tak naprawdę, nie drewno. Dobra, stworzymy kolejne łóżko. I wszyscy dorośli będą mogli spać za dnia. Czyli każdy dorosły będzie mógł sobie tutaj odpocząć. Okej, okay, to w takim razie śpi tutaj. Borys niech jeszcze zrobi to do końca. A Katią moglibyśmy, kurczę, iść i spróbować pohandlować sobie jeszcze za cokolwiek. Chociaż nie wiem, co miałbym do zaoferowania, kurczę. Nie wiem, co miałbym do zaoferowania. Oj, na górę, na górę, na górę. Dobra, weźmy sobie mięsko. Dzień dobry, co pan masz? Cyk. Handlujemy czy coś? Ale co ja bym ci mógł zaoferować, kolego? Nie mam nic, czym mógłbyś być zainteresowany, myślę. Chociaż mógłbym stworzyć jakiś bimber, ewentualnie czysty alkohol. Mamy dużo cukru, dużo wody, chociaż ta woda nam się przyda, kurczę. No po co nam te drobiazgi w tym momencie i te wszystkie, to całe drewno i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że tak średnio nam to potrzebne. Wiesz co, kolego, tym razem nie skorzystam z twoich usług. Na razie mamy inne ważniejsze sprawy na głowie. Naprawdę na przykład napalenie w piecyku, bo jest trochę tego mało. Głodna jest tylko, dobra. Jeszcze podrzuci coś. Okej. Okay. Ty się wyspałeś. No dobra. Koniec dnia. Czy my jeszcze tam mamy zamiar iść? Czy my mamy zamiar ryzykować? Śpi w łóżku, śpi w łóżku, śpi z dzieckiem, śpi w łóżku. No tak, bo śpią w jednym łóżku razem, tak? Dobra, zostajemy. Ja twierdzę, że warto zostać. Nie warto ryzykować i nadwyrężać się, prawda? Noc była spokojna, jeśli nie liczyć niosących się echem odległych wystrzałów. Głodna Iskra, niech sobie zje oczywiście coś. Głodny Borys, niech również sobie coś zje. Lekko ranna dochodzi do siebie, to podłóżmy coś tutaj. Weźmy sobie mięsko. Borysem zjedzmy pełen. Nie konserwę. Okej, podłóżmy mięso. I teraz tak, Kristo też możemy iść coś zjeść. O, niepotrzebnie podkładałem. Borys jest wyspany, więc okej. Wszyscy są chyba powinni być wyspani, bo wszyscy spali całą noc, nie? Okej. Kristo jest tylko głodny, Iskra, mam nadzieję, jest syta, dobra. Jakiś opał trzeba będzie zrobić następnej nocy. Cyk. Teraz tak, stwórzmy nawóz. Lekko ranna i zadowolona, o proszę. I Kristo możemy iść zrobić troszeczkę jeszcze opału. A Katią możemy wstać, mimo tego, że jest tam, dochodzi do siebie, to możemy wstać i myślę zrobić coś dobrego. Czyli zjeść, na przykład tutaj zróbmy jeszcze trochę tego opału. Podłóżmy to. Będziemy robić kolejne warzywka. Co tam się dzieje? Dobra, porozmawiajmy z dzieckiem, bo to jest chyba najważniejsze tak naprawdę, co? Opał możemy sobie zrobić później. Ktoś czeka pod drzwiami. A kto to? Co to się tu dzieje? Cześć, przychodzę, żeby wam podziękować. A kim ty jesteś? Cześć, pewnie mnie nie znasz. Ojciec powiedział mi, że wyciągnęliście go z zawalonego budynku i podzieliście się z nim opatrunkami. Nie przeżyłby, gdyby nie wasza pomoc. Nie wiem, jak wam dziękować, nie mam wiele, ale proszę. Weźcie te kolczyki, należały do mojej matki. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję raz jeszcze, nie zapomnę was. Dziękuję. Wow. No dałbym tej małej, kurczę, te kolczyki, ale myślę, że jej to tak średnio potrzebne w tym momencie. Dobra, idziemy Katią oczywiście odpoczywać dalej, bo jest lekko ranna. I skończmy ten dzień. 33 dzień jadła Iskra. 34, 36, 36 dnia. Dobra, wszyscy śpią i zostają. Przeczekamy sobie tą zimę, myślę. Mamy odpowiednią ilość drewna, opału. Noc była spokojna. Proszę bardzo. A właśnie, ja daję wszystkich, żeby spali, a jakby ktoś nas zaatakował w nocy, to moglibyśmy mieć problem. Pyk, pyk. Dajmy jeszcze trochę. Moglibyśmy mieć problem. Dobra, nic więcej chyba nie zrobimy. Głodny, głodna. Co tam się dzieje, dzieciak? A, czyli patrzcie, Katia wyzdrowiała tak w ogóle. Abstrahując od tego wszystkiego. Poczekałbym do godziny 10, czy czasem ktoś nie przyszedł. Ale myślę, że to nie ma sensu, co? Będziemy musieli zostawiać jedną osobę na straży. Co prawda dawno nie było żadnego ataku, ale myślę, że jednak warto. Dobra, zróbmy sobie jeszcze trochę opału. X5. Ktoś przyjdzie o 10? Jeszcze mamy 8:10. Zazwyczaj o 10 właśnie ktoś gdzieś tam przychodzi. Problem jest w tym, że jak na przykład teraz bym skończył dzień, to mogłoby się jedna taka szczapa wypalić. Przez co mogłoby być na noc zimniej. Ale okej. Dobra, podłóżmy jeszcze jedną i to mam nadzieję, że wystarczy. Koniec dnia. My przeżyjemy tą zimę. I w łóżku śpi z dzieckiem. A ty czuwaj. A ty, Borys, czuwaj. Zostańmy. 35 dzień. Była spokojna. W takim razie Borys jest zmęczony, dlatego szybko nim zjemy i pójdziemy się przespać. Mam nadzieję, że ta zima się w końcu skończy, no bez przesady, ileż może trwać. Chociaż i tak była ona łagodna dla nas, bo zazwyczaj przychodziła chyba o wiele wcześniej, tak mi się wydaje. Więc jedzmy sobie wszystkimi. Dobra. Zawsze na maksa warto dać. Jak coś się wypali. Kiedy dorosły chce zostać snajperem. Fantastycznie, fantastyczne w ogóle pomysły, naprawdę. Zobaczcie, Katia już nie jest zadowolona. Przykre, nie? Dobra, nic nam się nie złapało. Zjedzmy sobie Kristo. Iskra jest głodna. Dobra. Koniec dnia. Wojna dobiegła końca! Osiągnięcie. Udało nam się. I nasza przyszłość. Boże, 3 osiągnięcia. Jeszcze jakieś? Nie, 3 osiągnięcia. Świetnie! Ha, czyli tak jak myślałem. Między 30 a 40 dniami. No, jeszcze 40 kilka chyba było w jednym. Nowy dom. Znaleźliśmy nowy dom. Mieliśmy tam zostać do końca wojny. Dzień 4. Ofiara snajpera. Snajper postrzelił brata naszego sąsiada. Katia pomogła przenieść go w bezpieczne miejsce. Zignorowaliśmy gościa. Ktoś pukał do drzwi. Być może potrzebował pomocy, ale nie otworzyliśmy. What? 8 dnia nie otworzyłem komuś? Dziewczyna w niebezpieczeństwie. Boris uratował dziewczynę z rąk pijanego żołnierza. Samotność i zaniedbanie. Nikt nie miał dla mnie czasu, wszyscy mnie ignorowali. Nie cierpię tego. O kurczę. Patrzcie, 11 dnia takie rzeczy były. Sąsiedzi w potrzebie. Nasi mili sąsiedzi poprosili nas o pomoc w umocnieniu ich schronienia. Z przyjemnością im pomogliśmy. Ojciec i dziecko. Boris pomógł człowiekowi, który został postrzelony, gdy wracał do swojego chorego dziecka. To pamiętamy. Dzień 17. Głodujący człowiek. Boris podzielił się jedzeniem z wygłodzonym człowiekiem. Jakieś gruzy. Pogrzebanie żywcem. Pocisk trafił w pobliską kamienicę. Część mieszkańców została uwięziona pod gruzami. Kristo pomógł ich wyciągnąć. Niełatwa decyzja. Boris okradł kogoś, zabierając prawie wszystko, co mieli. Oj, zima. Zima była sroga, ale przynajmniej było... Udało się ulepić bałwana. Szkoda, że moi przyjaciele nie mogli go zobaczyć. Wdzięczna córka. Córka jednej z osób, której pomogliśmy, przyszła do nas nam podziękować i podarować kolczyki, które należały do jej matki. Zawieszenie broni. W końcu doczekaliśmy się zawieszenia broni. Walki z Pogoren ustały. Ci, którzy przetrwali wojnę w Graznawi, nigdy nie zapomną tego, przez co przeszli. Po zawieszeniu broni cała rodzina znowu była razem. Brutalne realia wojenne nie zostawiły śladu na psychice Iskry. Wróciła do szkoły. Gdy poszła na studia, dla zabawy zaczęła pisać opowiadania dla dzieci, które zdobyły sporą popularność. Jej nowy nauczyciel, najlepszy przyjaciel, gruby kot o imieniu Pan Wąsik, pomógł jej przezwyciężyć strach przed szczurami. Boris zdołał przetrwać wszystko, co spotkało go w trakcie wojny, służył innym swoim męstwem i siłą, pomagając w powrocie do dawnego życia. Pamięć o ofierze Anny i wierze Luki była dla niego oparciem aż po kres jego dni. Katia wykorzystała swoje kontakty i odnalazła rodziców w obozie dla uchodźców za granicą. Sprowadziła ich z powrotem do miasta i pomogła odbudować dom. Niedługo potem opublikowała swój dziennik z czasów wojny, który stał się bestsellerem i zwrócił uwagę całego świata na los cywilów w czasie wojny. Po wojnie Kristo odnalazł swoją żonę. Na szczęście nic jej się nie stało. Wrócili do pracy i robili co mogli, żeby Iskra zapomniała o wojnie i miała normalne dzieciństwo. Być może uda im się to dzięki miłości i opiece. I to... chyba... tyle czy cokolwiek. Tak, dokładnie. To już koniec, kochani. This War of Mine: The Little Ones. To jest koniec, kochani. To nie był tak jakby kolejny sezon This War of Mine, bo to była jakby osobna gra The Little Ones, tak mi się wydaje, bo i na innej platformie i osobno wydana. Ale tutaj sobie skończymy naszą przygodę z wojną. I być może będą jakieś nowe od naszego polskiego studia, które zrobiło tą grę. Być może nowe opowieści, być może jakieś duże dodatki. Ten dodatek nie był jakiś taki wielki, ale fajna była opcja właśnie dbania o to dziecko i interesowania się nim. Udało się, kochani. Dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że byliście ze mną i dotrzymywaliście mi tutaj... podtrzymywaliście mnie na duchu i dotrzymywaliście jakoś towarzystwa w tym wszystkim. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny, a my widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, do usłyszenia, na razie. Pa, pa.